Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Kane, co ty sobie tutaj palisz? Masz przerwę? Korkalom ci dał przerwę, chłopie? Nie mogę z tobą gadać, to przykre. Ale ja chciałabym się gdzieś tutaj przekimać, bo kurczę, straciliśmy HP ostatnio. Nie mogę się w ogóle przyzwyczaić. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że wiecie, że mamy ten pierścień prędkości. On jest taki troszeczkę nieintuicyjny tutaj w tym miejscu, gdzie jest Korkalom i w ogóle. Bo łatwo tutaj wszędzie gdzieś spaść i sobie zrobić krzywdę. A my, no cóż, idziemy raczej do kopalni, chociaż myślę sobie o tych przemytnikach, wiecie, i o tym kawalornie. Myślę sobie, że dobrze byłoby się tepnąć po prostu i iść przede wszystkim najpierw do kawalorna. Jak pamiętacie, mamy tam sprawę z Nekiem do załatwienia. No z Nekiem, oczywiście z zabójstwem Neka i okazuje się, że bełty są podobne do tych bełtów, których używa lub sprzedaje, bo to nie było chyba dokładnie powiedziane, Kavalorn, więc jest swoistym podejrzanym, więc no, wypadałoby się w tamtym miejscu rozejrzeć. Pobiegniemy sobie tym bocznym przejściem tędy i zobaczymy, co uda nam się na ten temat dowiedzieć. Przez to bieganie troszeczkę trzęsie się ekran. No cóż, trzeba się będzie do tego po prostu przyzwyczaić, niestety. Ale no, z drugiej strony poruszamy się zdecydowanie szybciej. I zabijanie wtedy potworów to już pikuś totalny. Tutaj piękne ścierwojady się porespiły. To lubimy oczywiście. One, jak widzicie, nie zdążą w ogóle nic ze sobą zrobić, a już leżą martwe. Więc wow, mamy jakiś tam progresik. I co, idziemy tutaj. Ogólnie w okolicy nowego obozu też jest sporo mobów do wybijania. Tutaj jest Talin, oczywiście. I on właśnie należy do jednego obozu. Do tego obozu fanatyków. No, bo ja się zablokowałam w drzewie. Cześć. Co ty, typie, strzelasz mi tu do goblina mojego? Jak możesz, śmieciu? Dobrze, tutaj coś się zrespiło, cokolwiek, chyba nic z tych rzeczy. Natomiast zobaczymy, co dalej nas czeka. Jesteśmy już praktycznie przy kawalornie. Tutaj się porespił ścierwojad i podejrzewam, że w tej jaskince troszeczkę kretoszczura też się mogło zrespić. Jedna sztuka lub dwie. Dwie, tak jak myślałam. Super. Jak widzicie, no ci przeciwnicy nie wiedzą, co się z nimi w ogóle dzieje. One nie ogarniają, kiedy ja w ogóle tutaj wejdę i w ogóle. Więc, ogarnijmy sprawę z Kavalornem. Witam cię. Cześć, Kavalorn. A dlaczego akurat zawsze, jak ja przychodzę, to oni piją, palą, cokolwiek. Zagomeza! Zagomeza, no super, mam do ciebie sprawę. Poznajesz ten bełt? Diego powiedział mi, że to twoja robota. Pokaż to. No niby moja, tylko to naczynce na grocie zrobił ktoś inny. Wiesz może, kto mógłby to zrobić? To bardzo ważne. Może i wiem, może i powiem, ale najpierw ty zrobisz coś dla mnie. Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, przysługa za przysługę. Powiedz mi, czyj to bełt, a ja zrobię to, o co poprosisz. Tak, na pewno. Wypniesz się na mnie i tyle. Najpierw zrobisz coś dla mnie. Ale... Bez gadania. Posłuchaj. Miałem dostarczyć te strzały Serwinowi z obozu na plaży. Nie mam jednak czasu na ganianie po lesie i w ogóle nie mam na to ochoty. Zaniesiesz te strzały przemytnikom, a ja powiem ci, czyj to był. Chyba nie mam wyboru. Dobra, dawaj te strzały. Niedługo wrócę, tylko nie próbuj zrobić mnie w konia, bo tego pożałuję. Spokojnie, chłopcze. Stary kawalernie jeszcze nikogo nie oszukał. No może już poborcy podatku. Jasne, w porządku. No to co, akurat do przemytników miałam się udać, ale zanim... to przejdziemy się do obozu fanatyków. Zapewne domyślacie się, gdzie teraz biegnę.
Ten, kto zna mroczne tajemnice, to dobrze o tym wie, a ten, kto nie, no to się dowie. Tutaj są zębacze, przy okazji zobaczymy sobie, jak sobie z nimi radzę. Bo tak jak mi się wydawało, tutaj zębacze faktycznie stacjonują. Tam ścierwoja. Dobrze, na razie dajemy mu spokój. Ja chcę zębacza. I to najlepiej jednego. I zobaczymy sobie, jak bardzo sobie źle z nim radzę teraz. Ała. No chciałam wyprowadzić kolejny cios. No kurde, dlaczego nie mogę bić tych zębaczy normalnie, bo mi gra nie daje. Kurczę, no przecież bym wybiła na spokojnie tego zębacza. Fucking shit. Niestety gra mi tego nie daje zrobić, tak jakbym chciała. Gdzie ja się zapisałam? Aha, dobra. O, i mi się zepsuło biegansko, dobra. Dobra, popsuło się, teraz już nie biegamy szybciej z bronią. Jezu, ta noga, widzieliście co mu się stało z nogą? Dobra, wiecie co? Leję na razie na ten obóz fanatyków i na te zębacze. Nie spieszy nam się do tego. Ogarnijmy sprawę z przemytnikami, bo to nie byłoby wcale głupie, a wręcz przeciwnie. Mamy też obóz orków, ale no. Znaczy łowców orków. Ale to też jeszcze nie pora na to. Nie przesadzajmy może. Na spokojnie. Szkoda, że moja prędkość się popsuła teraz. Wydaje mi się, że trzeba będzie zapisać broń z... Znaczy się... Boże, zapisać broń. Zapisać grę z bronią w ręku po prostu. Powinno się odbagować. I teraz jak sobie wczytam z tą bronią, to chyba powinniśmy móc ją normalnie biec. Ale nie wiem. Można spróbować. Nic nie szkodzi. I nie stoi na przeszkodzie. No dawaj, gro. Co tak długo? Tak, dokładnie. Teraz możemy biec tak jak trzeba. Więc biegnijmy. Tutaj jeszcze parę mobków możemy wybić. Moglibyśmy też wejść do lasu. Ale no, grupa wilków troszeczkę stanowi jeszcze jednak problem. Zlepiej nie. Tu jest was więcej? Nie, tylko jeden był. No dobrze. Okej. No to co, biegniemy w takim razie. Tędy. Tutaj jakaś jaszczurka. Już nic z tych rzeczy, bo powybijane. Może przez lasy pobiegniemy. Tędy na przykład. Tutaj też sporo, jak widzicie, siedzi paskudstwa. Sporo expa tutaj zostawiłam ostatnio. A to wiecie, nie jakiś trudny exp. Tylko dosłownie zwykłe ścierwojady. Więc dlaczego by tego nie powybijać? No. Dobra, bo tak troszeczkę niefortunnie było przez chwilę. Wiecie, ja tylko czekam, aż będę miała na przykład takiego zębacza na hita, nie? To byłoby super. Przy okazji... wbijmy się tutaj. Dobra, wilki gryzą. To jest trochę dziwaczne. Dobra, nie wiem, czy jakaś wataha się dalej na mnie rzuca. Czy jest święty spokój. Ale wiem, że sporo expa tutaj było. I nie żałuję, że dałam się troszkę pogryźć, bo przynajmniej mamy z tego jakiś profit. Dobra. Tutaj chyba są orkowe psy w okolicy. Ale mało ważne. Albo i nie.
Nie wiem, ale troszeczkę powybijamy sobie tego lasu. Hello? A wy to co? Seriously? No i mi wybiły kretoszczury, no. Fucking! Ale ten wilk gryzie. Dobra, idę stąd. Dobra. Tamte wilki widzę, że oszalały, a mnie zaraz ukryzie wilk w dupsko. Cześć. No. One biegną w moją stronę? Nie, widzę, że dały sobie spokój, bo chyba jedzą tą zwierzynę. Dobra, tylko tam jest troszeczkę duża watacha. Ale no, aż żal nie skorzystać, wiecie? Aż żal nie skorzystać. Troszeczkę. Zacznijmy od tych czerwonych. No. Ała, dlaczego zwykłe też tak gryzą? Kurde, ale mnie pobiły. Żeby wilki tak gryzły? To jest aż dziwne. Normalnie w Gothicu 1 tak nie jest. Ktoś im podbił statsy, no to wygląda. Zadają dużo więcej obrażeń. Jeden czarny, a nie, to ten czerwony. Dobrze, ale troszkę expa wpadło do kieszeni, więc jest raczej na plus. Trochę mi się oberwało, ale to nic. Was jest tu więcej. Czy to nie są kurna wargi aktualnie? Nie, to są wilki. Czarne. Sporo tych wilków tutaj. A tutaj właśnie są orkowe psy, w które się wrąbałam. Mamy problem. Tam jakaś chatka puchatka. Tutaj zwykłe ścierwojady. Mogę arką się obrócić? Mogę i mnie goni całe stado wszystkiego. Dalej mnie gonią? Teraz to mnie gonią ścierwojady. Dobra. Witam obóz przemytników. Kurna, to nie z tej strony. Dobra, skaczemy może do wody, co? Uff, dobra. Przeżyłam to. Uff, dobrze wiedzieć. Jesteśmy na miejscu. No, to było naprawdę niezłe. Niezła przeprawa przez las. Sporo dziadostwa, nie? Wybiłoby się to, ale no... To się przyda grubsza jakaś artyleria na to. Tutaj chyba okradniemy to miejsce. Perełka? Zebrałam ją? Chyba tak. Tutaj jest angar. Okej, przez chwilę myślałam, że tam wpadły te moby, a to tylko wodospad. Niestety Severin tutaj stoi, on raczej nie da mi tego pozabierać. Ale możemy pogadać z nim dalej. Mam strzały od Kavalorna. No proszę, ten stary leń w końcu znalazł jakiegoś najwniaka. Jeszcze nigdy nie chciało mu się użyć tyłka i samemu coś przynieść. No dawaj to taki. Ta ruda to zapłata. Teraz jesteś wolny jak ptaszek eunucha. Akurat mam film. Dobra, możemy pytać. Mógłbyś mi opowiedzieć o sobie? Czemu nie? I tak chwilowo nie mam nic do roboty. Jak już wiesz, nazywam się Servin. Nie jest też żadną tajemnicą, że kiedyś byłem muczarzem w Korinis. Jednak wytwarzanie łuku i strzał nie jest zbyt intratnym zajęciem. A no robić się trzeba przy tym jak 100 diabłów. Postanowiłem więc zmienić zawód. Już wcześniej zdarzało mi się sprzedać partię łuków przemytnikom, bez odprowadzenia podatków do gubernatorskiej kasy. Postanowiłem sprzedać zakład i przyłączyć się do przemytników. Zakład kupił Bosper, myczelarnik, całkiem niezły myśliwy. Tangora, szefa przemytników, znałem już od dawna. Pomijając nasze wspólne interesy, to nie jedną noc przepiliśmy razem w barze Orlana. Tangor nie miał nic przeciw temu, żebym do niego dołączył. On i Kord
jako pierwsi zaczęli szmuglować się magiczną rudą do Gorniczej Doliny na kontynent. Później dołączył Angar, ja i Monk. Są jeszcze Kyro i Nikolas, ale ich nie ma teraz po wozie. Jak widzisz, jesteśmy przemytnikami, którzy wbrew swojej woli uknęli na tym zadupiu. Chwilowo robię zakwater mistrza. Jak jesteś zainteresowany, to mam kilka statek na sprzedaż. Tylko niech ci nie przyjdzie do głowy sprywatyzowanie czegokolwiek. O, i cała moja historia. Może kiedyś, jak cię lepiej poznam, opowiem ci o czasach, kiedy nie było jeszcze tej cholernej bariery. Chcesz jeszcze o coś zapytać? Czy może pohandlujemy? Okej, no możemy popytać. Chciałbyś dowiedzieć się czegoś o pozostałych? Czemu nie? Tango i Kord byli kiedyś najemnikami. Należeli do legendarnej kompanii braci. Wtedy ich poznałem. Nie zawsze zajmowałem się handlem. Za czasów młodości sprzedawałem mój miecz każdemu, kogo było na to stać. Tango bardzo dobrze znali. Jeszcze z czasów, kiedy dowódca najemników był generałem w służbie króla Robara. Podobno walczyli razem w jednej bitwie. Angar podobno był kiedyś paladynem. Dasz wiarę? Paladyn w kolonii. Gdyby inni się dowiedzieli. Kiedyś po pijaku bełkotał coś o jakimś kapitanie Garondzie. Mówił, że naraził mu się, by nie wykonał rozkazu. Ten Garond kazał jego oddziałowi wyciąć w pień całą wioskę wyznawców Beliara. Tylko że tam były też kobiety i dzieci. Angar nie wykonał rozkazu i złamał swój miecz, a Hagen, zamiast go zabić na miejscu za zasługi w służbie Innosa, wysłał go do kolonii. Na szczęście dla Angara na królewski okręt napadli piraci pod wodzą wściekłego psa Grega. Angar zdołał dopłynąć w pław do brzegu. Po jakimś czasie psim swędem i on dołączył do Kangora. Też mi historia. No, ale nikt nie powiedział, że życie jest sprawiedliwe. A co do Monka, to on mało mówił o swojej przyszłości. Wiem jednak, że pracował dla gili złodziei w Korinis. Miał jednak jakąś sprzeczkę z szefową Kasją i musiał szybko zniknąć. I zdaje się, że poszło o podział łupów. Kyro i Nikolas dołączyli do nas przed ostatnim rejsem. Angor wysłał ich, ale co ci do tego? W każdym bądź razie mają coś do zrobienia poza obozem. Wiem tylko, że Kyro jest myśliwym z dziada pradziada, a Nikolas zdaje się, że pochodzi z jakiejś bogatej rodziny. Mam nadzieję, że zaspokoiłem twoją ciekawość. Oczywiście na statku było nas więcej, ale nikt poza nami nie przeżył szturmu. Chyba jednak nie do końca. Okej. Opowiedz mi o tym, jak przemytnicy znaleźli się w kolonii karnej. To dość długa historia. Ale czemu nie? Tylko, że trochę zasłał mi karnę tego gadania. Nic z piwem. To może dowiesz się czegoś więcej. Nie mam piwa? Co to za biały wilk pałęta się po waszym obozie? To... Puszek okruszek. Maszkotka naszego szefa, Dangora. Nie radzę drażnić tej bezpójki, bo rozwleczę twoje wnętrzności, zanim zorientujesz się, co się stało. Wilk jest co prawda oswojony i jadł coś w tym tygodniu, ale z takimi jednęciami nigdy nie podobno. Tangor miał też jakiś czas temu oswojonego króla, ale bestia wychrała beczkę jego ulubionego bindu i szef padł w szał. A jak się uspokoi, to jedyne, co zostało w miarę nietknięte z króla, i głowa, którą możesz podziwiać na ścianie jego chatki. Pamiętaj, z Tangorem nie ma żartów. Mamy chyba piwo. Nie mam piwa, naprawdę? Dziwne. Mam obiecane piwo. Mamy piwo, właśnie. Fajnie, jest to expa. Za darmo. Dzięki, stary. Tego mi właśnie było trzeba. Nie ma to jak przepłukać gardzio porządnym sikaczem. Skoro już zaspokoiłeś pragnienie... Dobra, już dobra. Ale ta dzisiejsza młodzież jest niecierpliwa. To co? Chciałbyś dowiedzieć się, jak trafiliśmy na to fałszywe zadupie?
ale mieliśmy cholernego pecha. Od 5 lat szmuglujemy magiczną rudę z Górniczej Doliny na kontynent. Mamy niepisaną umowę z tutejszym hecztem bandytów, Quentinem. On nam załatwia rudę, a my w zamian dostarczamy wszystko to, czego w kolonii jest jak na lekarstwo. Broń, żarcie, wódę, no i oczywiście panienki. Chętnych na magiczną rudę na stałym lądzie też nie brakuje. Mamy, to znaczy mieliśmy kilku stałych odbiorców. Pewnie mi nie uwierzysz, ale parę razy sprzedaliśmy kilka skrzyń orkom. Jak to orkom? Ano tak to. Widzisz, brachu. Ci orkowie tutaj to banda zdziczałych bestii. Ale ci na kontynencie to już zupełnie inna śpiewka. Zdziwiłby się, ilu ludzi im służy. Ale to opowieść na inną okazję. Na czym to ja stanąłem? Aha, pół roku temu, jak zwykle, płynęliśmy po odbiór kolejnej dostawy. Nagle na morzu rozpętało się prawdziwe piekło. Mówię ci, widziałem lewiatana jak ciebie teraz. Skurczybyk był wielki jak stodoła. I paskudny jak moja żonka. Ani się obejrzeliśmy, a statek wyrżnął w skały. Straciliśmy cały ładunek i większość załogi, a co najgorsze, utknęliśmy na tym cholernym zabytku. Żeby było śmieszniej, nad całą doliną, nie wiadomo skąd, pojawiła się jakaś cholerna bariera magiczna. Kilku z nas schwyciło czatwę i próbowało skorsować barierę, ale to co z nich zostało, nie nadawało się nawet na nawóz. Od tamtej pory siedzimy na tej plaży i zbijamy błąki. Chociaż nie do końca. Tangor stwierdził, że wcześniej lub później bariery trafi szlak. Znowu wrócimy do szmuglerki. Dlatego dalej skupujemy rybę od bandytów. Jest tylko jeden drobny szkopuł. Kiedyś cały towar, który dawaliśmy Quentinowi na wymianę, kupowaliśmy za 5% wartości ryby, którą on nam dawał w zamian. Teraz musimy sami kombinować, jak zrobić miecze, skóry, żarcie i wódę na wymianę. I mam już tego podziurki w nosie. A niech mnie ork wychędoży. Właśnie wpadł mi do głowy genialny pomysł. Bardzo jesteś zajęty? To zależy od tego, co masz na myśli. Ano to, że mógłbyś się na coś przydać. Przyniósłbyś dla mnie kilka gwiazdek. A ja fajnie ci wynagrodzę. Czego jak czego. Ale rudy nam nie brakuje. I co ty na to? Czemu nie? Rudy nigdy nie zawiera. I to mi się w tobie podoba. Ano, do odważnych świat należy. Posłuchaj więc, czego mi trzeba. Przyniesiesz mi 40 kawałków surowego mięcha, 20 wilczych skór i 30 butelek ryżówki. Dasz radę? Jezu, typie, czy ciebie powaliło? O matko, no ale dobra, zadanie to zadanie. Dobra, pomogę ci. Wiedziałem, że porządnie z ciebie chłop. Kto wie, może nawet nadałbyś się na jednego z nas. Na początek przynieś to mięcho. Ma być surowe i świeże. Jak poczuję, że śmierdzi, podsadzę ci je w dupę. Jasne? Nie jestem kretynem. To widać na pierwszy rzut oka. Dobrze, że masz czas na poczucie humoru. Ale szkoda marnować czasu na gadanie. Aha, widzę, że nie jesteś w ciemię bity. Pogadaj z Kortem. Zapytaj go o Kyro. Powiedz, że to ja cię przysłałem. O co chodzi z tym Kyro? To jeden z was, tak? Tak. Jakiś tydzień temu on i Nikolas wyruszyli po kolejną dostawę rudy od Quentina. I do tej pory nie wrócili. Tangor obawia się, że ci dwaj dali nogę z naszym towarem. Albo z rudą. Łapiesz? Niech zgadnę. Potrzebujecie kogoś, kto dowiedziałby się czegoś więcej o tej dwójce. A nie mówiłem, że masz chłop na karku? Idź pogadaj z Korkiem. On wprowadzi cię w szczegóły. A teraz zmykaj. I nie zapomnij o mięsie. Dobra, wydaje mi się, że mamy mięso. Mam mięso dla ciebie. Sprawdź, czy jest tyle, ile powinno. Wierzę ci na słowo, chłopcze. Bardzo dobrze. Zasłużyłeś na nagrodę. Teraz przynieś mi 20 wilczych skór. Jeżeli nie potrafisz oprawiać zwierząt, to znajdź jakiegoś myśliwego. Hajdan jest w tym całkiem dobry. Dobra, nie wiem ile mam skórek, więc sobie od razu
Sprawdzę, czy mogę mu oddać, bo to jest istotne. Nie, czyli brakuje mi jeszcze paru. Zobaczmy więc. No, ostatnio byliśmy te wilki, tak, ale... Okej, mam 17. No dobrze, no to jesteśmy w stanie to ogarnąć na spokojnie. Wszystko w swoim czasie. No i co? I tutaj w sumie mogłabym to pookradać, nie? Zabieram to, kurde, moje ludzie. Przyda się, coś czuję. I teraz tak, 30 butelek ryżówki. Skąd ja mam to wziąć? Mam pobić cały nowy obóz? Ewentualnie kupimy ryżówę, nie? Bo 30 butelek to ja za cholerę nie mam. Piwko, surowe mięso, smażone mięso i jeszcze jedno surowe. A sprawdźmy ilość ryżówki w moim ekwipunku. Okej, ryżówki mam, czyli troszeczkę wilków musimy pobić i będzie super, nie? Z Tangorem lepiej na razie nie rozmawiać. Jeszcze możemy porozmawiać sobie z Monkiem. Halo, mogę do ciebie zagadać, że nie kraść ci wino? No, kurde, halo. Odłóż. No, dziękuję. Masz szczęście. Dziękuję bardzo. Witam, jestem tu nowy i... Gówno mnie obchodzi, co tu robisz i kim jesteś. Skoro tak, to ja już sobie pójdę. Nie tak szybko. Jak już jesteś, to mam dla ciebie pewne zadanko. No, widzę jakieś szemrane interesy. Sprawa jest dość delikatna, a ja nie chcę, żeby któryś z chłopaków się o tym dowiedział. Nadążasz? Na razie tak. To dobrze. Ty chcesz pogadać z Tangorem, a ja chcę coś odzyskać. Ty pomożesz mi, a ja w zamian pogadam z Tangorem. W porządku. Co mam zrobić? Ja też wolę konkrety. Odnajdziesz Gilberta, to kopacz ze starego obozu. Ten gnojek wisi mi kasę za pewną przysługę. Odbierzesz od niego moją należność. 500 bryłek. Ale zrób to po cichu. Nie chcę mieć na głowie bandy strażników. I tak też szmaty ze starego obozu za nami nie przepadają. Dobra. Zobaczę, co da się zrobić. Bez Rudy nie wracaj. A teraz spadaj, bo muszę ostrzyć te pieprzone miecze. Okej. Okay. I dlatego siedzisz na dupie, tak? Dobra, nieważne. Super. Tu jest puszek okruszek, lepiej go nie denerwować. Angar, czy my coś jeszcze możemy zrobić razem? Serwin powiedział mi, że byłeś kiedyś palladynem w służbie i nota. Ten stary pijak za dużo gada. Ale to prawda. Za to palladyn trafił do kolonii karnej. No dobra. Pomogłeś mi z tymi cholernymi plętami, więc chyba mogę ci zaufać. Zanim zostałem jednym z przemytników, byłem paladynem Innosa. Moim dowódcą był kapitan Garont, który polegał lordowi Hagenowi, przyjacielowi króla Robara II. Kiedy wyruszyliśmy z kolejną misją wymierzoną w wyznawców kultu Beliara, Garont rozkazał nam wyciąć w pień całą rybacką wioskę. W starej kaplicy nieopodal wioski zwiadowcy odnaleźli posążek Beliara. Oczywiście Garont stwierdził, że wieśniacy na pewno czczą plugowego boga. Ten cholerny dupek nigdy nie był zbyt domyślny. Próbowałem mu przemówić do rozsądku, bo ta kapliczka stała tu na długo przed tym, zanim powstała wioska. Przyprowadziłem nawet Sołtysa, który poprzysiągł na Innosa, że żaden z mieszkańców wioski nie wyznaje Beliara. Jednak Garont nie chciał mnie słuchać. W napadzie gniewu zabił Sołtysa. Wtedy odmówiłem wykonania rozkazu i złamałem swój konsekrowany miecz. Garont darł się, że jestem zdrajcą i chciał mnie zabić, ale kilku z paladynów zdołało go powstrzymać. Oczywiście nie uchroniło to wioski przed masakrą. Zabili wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci. Do dzisiaj słyszę w snach ich krzyki i wołania o pomoc. Również kogo wzywali na pomoc? Innosa! Kiedy wróciliśmy do garnizonu, kapitan Garont skazał mnie na gatowski topór. Jednak Lord Hagen stawił się wtedy za mną. Za zasługi w służbie zakonu zostałem skazany na kolonię karną. Na okręt napadli korsarze. Uciekłem podczas zamieszania, a po jakimś czasie dołączyłem do Tangora. Czasami żałuję, że Garont mnie wtedy nie zabił. Krzyki mordowanych dzieci nie pozwalają mi o tym zapomnieć.
Odpłacę się kiedyś Grandowi za tych wieśniaków, a później rzucę się na własny miecz. Tylko zemsta trzyma mnie jeszcze przy życiu. Ale wystarczy już tych tkliwych opowiastek. Muszę wracać do pracy, bo te cholerne miecze same się nie wykują. Kurde, przerąbane. Dobra, tu jest jeszcze jeden gościu. Czy on będzie miał dla mnie jakiegoś questa? Dobre pytanko. Cześć, Kord. To znowu ty? No, Karol, ty jesteś, to gadaj o tej chodzi. Słyszałem od Serwina, że coś ci zginęło. Tak, bardzo śmieszne. Ha, ha. No to jak już się pośmialiśmy, to może spalę. Sam sobie poradzę z tymi gnojkami. Jak chcesz. Ale zdaje się, że Tangor ma już dość czekania. Poza tym Serwin naszykował już towar na następną transakcję. Cholera, masz rację. Nie mogę ganić się za tymi przetęcynami, jednocześnie pilnować obozy przed ciekawskimi gnojkami, jak nie przymierzając ty. Wiesz co? Może jednak się przydasz. Jakiś tydzień temu wysłaliśmy Kyro i Nikolasa, towarem dla Quentina. Tak, słyszałem już od Serwina, że tamci dwaj gdzieś się zawieruszyli. A no właśnie. Tangor podejrzewa, że dali nogę z naszą rudą, ale mi się wydaje, że spotkała ich jakaś niemiła niespodzianka. Znam Kyro od 2 lat i jestem pewien jego lojalności. A co do tego Nikolasa, wcale bym się nie dziwił, jakby to on wywinął jakąś sztuczkę. Ten gnojek myśli, że jak jego ojciec był baronem, to wszystko mu wolno. Jak wiesz, zbliża się termin kolejnej dostawy, a my nie wiemy, co się stało z poprzednim. Niech zgadnę. I tu w scenie dramatu pojawiam się ja. Tak, jesteś bystry jak woda w klasie. Ale masz rację. Potrzebujemy kogoś, kto zbada tę sprawę i dowie się, co z tą cholerną stawą się stało. A co ja będę z tego miał? Nagle mutacja, super. Rób swoje, a na pewno nie pożałujesz. Aha, Kyro zawsze zatrzymywał się na odpoczynek w opuszczonym obozie myśliwych, niedaleko od starego obozu. Sprawdź tam, jak będziesz miał szczęście, to może tam go odnajdziesz. Tak, oczywiście, my już zaczęliśmy akcję z Kyro ogarniać. Z tym, że no tam były te gobliny do wybicia, a ja coś czułam, że to nie będzie dobry pomysł na sam początek, żeby to robić. Wejdziemy sobie do lasu, żeby dostarczyć te skóry. Jeszcze... tu jest cieniostwór. Hu, widzę, że jest gorąco w tym miejscu. Ja potrzebuję 3 jeszcze wilczych skór. Więc te wilki, które tutaj się kręcą, byłyby akurat idealne, tylko musimy się wyleczyć oczywiście. Dobra. Bo bez tego będzie duży problem. I to bardzo duży. Oczywiście uważamy na cieniostwora. Bo on nie będzie niczym przyjemnym. Tutaj są wilki. Akurat... kurna... No ja pierdylę! No Jezu! Ja pierdykam! Widzieliście to? Czy kogoś coś boli? Ja mam to wszystko pozabijać? No chyba jednak się nie skuszę. Na to? Kurna. What the hell? Gdzie się zapisałam? Tutaj, dobrze. Fuck, mamy teraz zblokowany ten miecz. Dobra, pobiegnijmy na jakiś inny skrawek lasu. Bo tu jest naprawdę tego wszystkiego za dużo. Ja pierdykam. Gdzie ja jestem? Ten las... O kurwa, to jest jakaś masakra. Tu są jeszcze torokowe psy w okolicy, nie? Ja pierdykam. O co chodzi w ogóle? Ja pierdykam. Jeszcze cieniostwór. Jeszcze się na niego wbiłam. Fuck my life. OMG. Nie no, za dużo tego. Czemu on nie chce ścierwojadów? No, a dlaczego ja nie trafiłam?
O tak, kretoszczur, chodź. Tam są wilki. Dobra. Dobra, tu są wilki w miarę normalne. Ała! To są takie, wiecie, wilki na mój poziom, nie? Dobra, i mamy skóry, które chcieli od nas. Akurat idealnie się złożyło, że trafiłam na taką mniejszą tą grupę. No dobrze. F5 i co? I wracamy do przemytników, nie? Okej, tutaj też są jeszcze, kurna, ścierwojady. Można by było też sobie je zabić. Troszeczkę expa. Bo w sumie czemu by nie? Nie wiem, jak stoimy z czasem. Dobra, musimy za niedługo kończyć odcinek, to akurat ogarniemy tą sprawę z Sewerynem. A później zajmiemy się chyba w kolejnym odcinku sprawą Cairo i Nikolasa. Czy tam Niklasa? Jak on miał na imię? Nie wiem. Albo tak, albo tak. Dobra, ale mamy skóry. To jest najważniejsze. Cześć, Severin. Mam dla ciebie wilcze skóry. Nie było łatwo, ale jakoś sobie poradziłem. Co teraz? Głowa Gomeza, czy tylko jądra czarnego trolla? To było nawet śmieszne. Pokaż te skóry. Dobra robota. Skóry są w idealnym stanie. Oto twoja nagroda. Mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Przynieś mi 30 butelek różówki. Nie powinieneś mieć z tym żadnych problemów. Poszukaj w nowym obozie, w tawernie. Jest tam jeden koleś, który podobno pędzi to z ryżu. Ci najemnicy dzień zaczynają od wody i tak samo go kończą. Zawsze się zastanawiałem, jak li utrzymuje porządek wśród tych monstrów. Dobra, oczywiście mamy 30 butelek. Mam tą cholerną ryżówkę. Więcej nie proś mnie o taką przysługę. Dawaj te butelki, zanim wszystko wyklejesz. Brawo, chłopcze. Naprawdę, porządny z ciebie chłop. Zasłużyłeś na premię. Udowodniłeś, że potrafisz sobie poradzić z każdym zadaniem. No i dzięki tobie nie musiałem sam za tym latać po kolonii. Co? I to wszystko? Trochę rudy, to za mało. Spokojnie. Nie podniecaj się tak młody, bo ci żyłka w dupie pęknie. Stary Serwin ma dla ciebie coś ekstra. Ten łuk to prawdziwe arcydzieło. Właśnie przed chwilą go wypróbowałem. Ze 100 kroków przebija wilka na wylot. Myślę, że przyda ci się to cacko. Dzięki, Serwin. To naprawdę piękna broń. W zasadzie mogę już wysłać kolejną dostawę dla bandytów. Tangor prosił mnie, żebym tym razem wysłał kogoś bardziej kompetentnego niż Kiro i Nikolas. Okazałeś, że jesteś godzien zaufania. Dlatego masz silny instynkt samozachowawczy. Jednak musisz zdobyć szacunek reszty z nas. I Tangor chciał z tobą rozmawiać. W każdym razie, mój głos masz. Gdy będziesz już rozmawiał z Tangorem, powiedz mi, że łuki są gotowe. Zejdź mi z... Okej, i to tyle? Chyba tak. Zejdź mi z... Moment, a ty w tym swoim małym handelku, co masz? Ha, mogę ci odkupić te skóry. Świetnie. O to chodziło, nie? I tą ryżówkę też? Zajebiście. Zejdź mi z... Dobrze, moi drodzy, myślę, że na ten odcinek to byłoby wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ogólnie przypomniało mi się, że dostaliśmy przecież hełm na łeb. A ja go nie założyłam, więc zróbmy to teraz. I w tym miejscu się z wami pożegnam. W kolejnym odcinku poszukamy, a raczej pomożemy Cairo, bo jak pamiętacie, już go znaleźliśmy. Więc wystarczy mu tylko teraz pomóc. Dobrze wiemy, że Nikolas już nie żyje. Że niestety zginął. Natomiast, no, nie możemy na razie tego powiedzieć oczywiście, chociaż to wiemy. Więc to załatwimy. I jeszcze tak zerknę na szybko do dziennika i myślę, że będziemy mogli się zająć innymi rzeczami też powoli. Na przykład, wiecie, sprawą... kurczę, tego zaginionego strażnika na przykład. Dokończyć to wszystko i zobaczymy. Jeszcze raz wam dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.